gości, mieszkańców Piłpina, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tak ważnym dla nas dniu, jakim jest uroczystość 775-lecia istnienia Piłpina. Szczególnie serdecznie pragniemy przywitać sołtysa wsi, pana Mirosława Paczowska, przedstawiciela naszej parafii księdza Szymona, przewodniczącą Rady Rodziców panią Małgorzatę Wołowską oraz panią dyrektor przedszkola Aniołek, panią Joannę Kajzer-Prądzyńską. Witamy. Bardzo cieszymy się z obecności wśród nas pomysłodawców i inicjatora obchodzonej przez nas uroczystości, a także pamiątkowej tablicy, pana Stanisława Miłosza. Witam również gospodarza szkoły, panią dyrektor, panią Jolantę Kosznik. Oraz wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów. Poproszę teraz o zabranie głosu pana sołtysa Piłpina Mirosława Paczowskiego. Szanowni goście, chciałbym jeszcze tutaj dodać, również witamy także w imieniu tutaj gospodarzy media tutaj. Dzisiaj jest dzień szczególny, a więc 24 września zostaje nam na długo w pamięci. Jesteśmy właśnie w mszy świętej. Ksiądz proboszcz już nas wprowadził w całą uroczystości. Myślę, że to świętowanie będzie trwało. Ja chciałbym powiedzieć, tak jak już ksiądz proboszcz powiedział, a więc mamy 775 lat, a więc w 1241 roku była pierwsza wzmianka księcia Sambora II, gdzie pojawiła się na mapie miejscowość Piłpino razem z naszą Gołęczyńską. O tym może nie będę dzisiaj mówił, bo w kościele w środę, po mszy wieczornej, będzie wykład, prelekcja pana Dariusza Dolatowskiego. Także tutaj zachęcam, skorzystając, że jestem przy głosie, zachęcam wszystkich mieszkańców, żeby tutaj przybyli. Również na tej sali w piątek młodzież starsza, gimnazjalna, czym już jest pozwolenie pani dyrektor, również będzie mogła wysłuchać historii Piłpina, parafii, będzie można zadawać pytania. Także to jest wspaniały znawca, pan Dariusz Dolatowski, już wiele książek na temat różnych monografii, różnych miejscowości napisał. Ja w tej chwili, żeby już nie przedłużać, chciałbym zachęcić także w imieniu klubu Amator Piłpino, żebyśmy dzisiaj się wspaniale bawili. Do godziny 24 jest program przewidziany, konkurencje sportowe, więc dzisiaj także jest dzień historyczny, a także dzień sportowy. I również chciałbym w imieniu Rady Słowackiej podziękować tutaj pani dyrektor przedszkola, pani Jasi, pani Kondzyńskiej za przepiękny program artystyczny. Piłpino żyje, Piłpino widać. Także pani Małgosiu, proszę wręczyć pani dyrektor kwiaty. I również gospodarzowi tej uroczystości, pani dyrektor Joannie Kosznik. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za głos. Dziękujemy. Poprosimy pana Stanisława Miłosza o zabranie głosu. Drodzy zebrani, piękna historia Piłpina, bogata, zdarzenia i osobowości. Gdyby nie było tych osobowości, to nie byłoby takiej pięknej historii. My mamy przykład brać z nich, jak od siebie dawali dla innych wiele dobroci. Po prostu pojedyncze osoby tworzą tą całość. Oby
ta przyszłość była zawsze tak kształtowana, że każdy z nas, ile może od siebie dać, to dla innych. A jeżeli już dla innych utworzymy, to i również sami będziemy szczęśliwi. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego i dziękuję już za to, co dzisiaj otrzymaliśmy, ale i również za to, co będzie na stadionie. Zamknięcie, ten bieg Arasmusa to będzie po prostu zamknięcie i upamiętnienie między innymi księdza Arasmusa. Wszystkiego najlepszego. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj jesteśmy, że te obchody się odbyły. To jest właśnie zasługa tego człowieka, więc bardzo proszę jeszcze raz oklaski dla pana Stanisława Miłosza. Pan Stasiu w lutym do 2016 roku właśnie wspomniał, że jest właśnie ta przepiękna cyfra, ten piękny kamień, który jest przy nam dzisiaj kipino, to jest właśnie jego pomysł. Jeszcze raz dużo oklaski. Dziękujemy bardzo. W związku z obchodami 775-lecia Kielpina uczniowie zespołu szkół przygotowali dla Państwa program historyczny wzbogacony występami artystycznymi szkolnych zespołów. Na początek zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji, która przedstawi Państwu historię Kielpina. Kielpino, miejsce, w którym mieszkamy. Ta prezentacja pokaże jego historię, ludzi tworzących niepowtarzalne dzieje tego miejsca. Losy Kielpina związane są z Kaszubami, z zakonem Kartuzów, zakonem krzyżackim, wojnami, które przetoczyły się przez naszą małą ojczyznę oraz bliskością tak dużego ośrodka, jakim jest Gdańsk. Zacznijmy od czasów najdawniejszych. Znaleziska archeologiczne świadczą o zamieszkiwaniu tych terenów już w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Odkrywane w czasie prac polowych artefakty są dowodem na istnienie w okolicy grodzisk, które niestety jeszcze nie zostały zweryfikowane. W okresie wczesnego średniowiecza między Kielpinem, Wyczachowem a Sowolinem widoczne są liczne grody, osady i cmentarzyska. Wyraźne zmniejszenie się liczby ludności nastąpiło w XIV wieku, w którym zgodnie z aktem fundacyjnym Jana z Rusocina od 1382 roku budowano kolegiatę kartuską. W tym dokumencie pojawia się nazwa miejscowości oraz opisane są bardzo dokładnie granice Kielpina. O istnieniu Kielpina dowiadujemy się z dokumentu wystawionego w 1241 roku, w którym książę Sambor przekazuje wieś biskupowi włocławskiemu razem z całą kasztelanią goręczyńską. Wiemy też, że w 1282 roku Kielpino wróciło do księcia, o czym świadczy kolejny dokument. Wraz z pojawieniem się zakonu krzyżackiego kasztelania goręczyńska przeszła z Kielpinem w ręce zakonu. Innym dokumentem jest akt nadania z 1357 roku, w którym zakon krzyżacki przekazywał braciom Fryderykowi i Wizengardowi de Rutyten całą wieś na prawie chełmińskim. Odnowienie przywileju lokacyjnego dokonał przeor klasztoru Kartuzów Berger w 1415 roku. Początkowo, to znaczy w 1381 roku, wieś zgodnie z przytoczonymi dokumentami miała liczyć 70 łanów. Jeden łan to około 18 hektarów. Krzyżacy wyliczali, że w 1415 roku do Kielpina należało 120 łanów. Zabudowa wsi, typowa dla średniowiecznej ulicówki, z czasem zmieniła swój wygląd i zmiany. Mapa pokazuje wyraźny rozwój terytorialny, który po II wojnie światowej wynikał z faktu, że Kartuzy nie mogły pomieścić zwiększającej się liczby ludności i podjęta została decyzja o przekazaniu pod zabudowę ziemi właśnie w sąsiednim Kielpinie, zamieniając tym samym wieś z typowo rolniczą na siedliskową. Proces ten trwa do dzisiaj. Obserwujemy powstawanie nowych ulic, osiedli, budynków użyteczności publicznej. Ze względu na ermicki charakter kościoła Kartuzów, czyli życie w całkowitym odosobnieniu, potrzeba była stworzenia odrębnego kościoła dla okolicznej ludności.
Odpowiedni dokument erekcyjny wystawił przeor Kartuzów Jan Tetelkus 21 października 1391 roku. Wiemy też, że ludność Kiełpina, pracując na rzecz kolegiaty, była podzielona na mieszkańców wsi klasztornej oraz wiejską. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła oprócz funkcji sakralnej pełnił również funkcję obronną w czasie wojen ze Szwecją w XVII wieku przy wojnie północnej. Chroniła się tutaj ludność okoliczna. Z danych z roku 1939 wiemy, że wówczas w 1939 roku było 1186 katolików oraz 59 protestantów. W czasie międzywojennym, kiedy proboszczem parafii był ksiądz Antoni Aranius, powiększony został kościół, a dodatkowo zbudowana została replika grotty z Lourdes, którą czekający na kanonizację dzisiaj kapłan budował własnymi rękami. Grota, która zniszczona została w czasie II wojny światowej, odzyskała swoją świetność dzięki mieszkańcom ponownie. Obecny proboszcz, widząc również olbrzymi rozwój miejscowości, podjął się dzieła rozbudowania kościoła, co możemy dzisiaj podziwiać. W 1897 roku zbudowano tymczasową szkołę. Pierwszą posadę polskiego nauczyciela objął Saweryk Murzyński. Pomagał mu jako drugi nauczyciel pan Franciszek Okuń. W 1932 roku została ona przemianowana na szkołę drugiego stopnia z trzema nauczycielami. Ostatnim kierownikiem tej szkoły przed wybuchem II wojny był pan Dejner. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Kiełpina Niemcy zniszczyli w tutejszej szkole wszystkie akta i pomocy naukowe. W 1940 roku nauczyciel Hegel rozpoczął lekcję języku niemieckiego. W sierpniu 1945 roku posadę kierownika objął pierwszy dyrektor pan Bronisław Kupek. Szkoła po zniszczeniach wojennych przedstawiała bardzo smutny widok. Wszystko uległo zniszczeniu. Została po raz kolejny przemianowana na pełną, twierdzą, siedmiopasową szkołę z czterema nauczycielami. Budynek nowej szkoły przekazano do użytku w 1964 roku. A wszystkie te zdjęcia, które Państwo widzą, pochodzą z kroniki szkolnej, która jest prowadzona właśnie od 1945 roku. Jest to niesamowite źródło wiedzy, z którego dzisiaj możemy wszyscy korzystać. Przebudowa szkoły nastąpiła od roku 1997, a szczególnie uroczysta była inauguracja roku szkolnego 1999-2000. Oddano do użytku nowo wybudowaną część szkoły i przemianowano ją na Zespół Szkół w Kiełpinie. Gimnazjum otrzymało imię księdza Antoniego Arsusa. Mieszkańcy troszczyli się również o własny rozwój, czego dowodem jest funkcjonowanie biblioteki. Istniejąca dzisiaj placówka jest kontynuacją tej z pierwszej wojny światowej. Istnieje sprawozdanie z 1909 roku, w którym dowiadujemy się o istnieniu biblioteki prowadzonej przez Towarzystwo Czytelni Ludowe. Posiadała ona aż 102 książki i 14 czytelników. Bibliotekę prowadził pan Tuszyński. Mieszkańcy Kiełpina zajmowali się nie tylko uprawą ziemi i ciężką pracą na rzecz kolejniaków. Znamy imiona karczmarzy, młynarzy i sołtysów. Od reformy samorządowej 1990 roku Kiełpina jest jednym z 22 sołectw gminy Tartuzy. Mieszkańcy reprezentują wieś jako radni gminni, powiatowi, a także parlamentarzyści. Plejady wspaniałych ludzi, którzy urodzili się w Kiełpinie, bądź z nimi są związani przez długotrwałe mieszkanie, rozpocząć wypada od wspomnianego już księdza Antoniego Arsusa. Lekarze, nauczyciele, kapłani, działacze kaszubscy, żołnierze, bohaterzy Dnia Codziennego. To zaszczytne grono osób tworzących historię naszej małej ojczyzny. Zapraszamy teraz na scenę nasze iskry, uczennice zespołu tanecznego, które rozpoczną część artystyczną przygotowaną przez naszych uczniów. Dziewczęta pod kierunkiem pani Kornelii pokażą Państwu swój piękny taniec, niezwykle energetyczny, barwny, w swoich przepięknych strojach. Powitajmy oklaskami nasze iskry. Because you know I'm all about that.
bass, pop that bass, no trouble. I'm all about that bass, pop that bass, no trouble. I'm all about that bass, pop that bass, no trouble. I'm all about that bass, pop that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to. 'Cause I got that boom boom at all the horse shapes, all the right jump in all the right places. I see them in the scene, working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, I'll make it stop. If you got you need to do, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Never mind my shit, don't mean no word. Dzieci z klas 1-3 zaprezentują Państwu swój kaszubski repertuar
i umilą Państwu czas swoim tańcem i śpiewem. Zapraszamy. Thank you.